Fragment Placu Wolności w Kolnie zmienił właściciela. Od teraz będzie on własnością miejskiego samorządu. Do tej pory fragment, który łączył ulicę Wojska Polskiego z Senatorską i Okrzei, należał do powiatu kolneńskiego. Z chwilą przebudowy drogi 63 nasza droga powiatowa straciła znaczenie drogi powiatowej łączącej drogę wojewódzką z drogą krajową. W tej chwili obsługuje tylko teren przyległy, stała się drogą wewnętrzną. Już na etapie jakby przekazywania w uzgodnieniu z władzami miasta została wykonana dokumentacja projektowa, która uwzględniała rewitalizację parku. Nowy właściciel równa się nowe możliwości. Zobaczymy, jakimi planami objęto to miejsce i jakie atrakcje czekają na mieszkańców Kolna, ale nie tylko. Chcemy przywrócić to miejsce do tego stanu, które było przed utworzeniem parku, a jednocześnie zachować elementy parku. Chcemy tutaj organizować wszystkie pikniki, wszystkie jarmarki, kiermasze, które kiedyś w Kolnie naprawdę odbywały się bardzo często. Natomiast centrum miasta jakby zaczynało się przenosić, nawet przeniosło się powoli na osiedle domów wielorodzinnych. Chcemy ożywić to miejsce i myślę, że nam się uda. Planowanych jest kilka imprez już w tym roku na tym nowym parku, na tym nowym miejscu. Natomiast pytanie, czy pandemia nie pokrzyżuje nam planów, ale mamy nadzieję, że powolutku, dzięki zachowaniu ostrożności, dzięki szczepieniom, ta sytuacja będzie się poprawiała i powoli będziemy wracali do normalnego życia. Zarówno starosta, jak i burmistrz Kolna liczą na to, że po rewitalizacji parku powstanie część miasta, którą będzie można nazwać Starówką. W przyszłości stanie się taką strefą kameralną, strefą wypoczynku, gdzie powstaną ogródki piwne, kawiarenki, strefą relaksu dla mieszkańców miasta Kolna, czyli powstanie kolneńska Starówka. Myślę, że to naprawdę będzie miejsce, które ożywi ten rejon miasta. Jakich innych atrakcji mogą spodziewać się mieszkańcy Kolna? Powstanie miejsce bardzo przyjazne, będzie, tak jak wspomniałem, fontanna, będzie sporo zieleni, będzie też kilka czy kilkanaście elementów zabawowych z grami logicznymi dla dzieci, będzie okno historii, tak, taka w pigułce historia naszego miasta, będą tutaj restauratorzy wystawiać parasole, krzesełka, stoliki, także będą mogli korzystać z tego miejsca. Kolno jest nieodłącznym miejscem przyjazdu wszystkich kierujących się na Mazury. Przed nami sezon letni, który jest czasem turystów. Burmistrz miasta zaprasza wszystkich przyjezdnych do zatrzymania się w Kolnie i zapoznania się z urokami tego miejsca. Zachęcam wszystkich mieszkańców Kolna, powiatu kolneńskiego, ale również wszystkich, bo jak Państwo widzicie, mamy ogromny ruch w mieście. To jest właśnie pogoda, weekend i droga na Mazury. Można tu zajechać, odpocząć. Na pewno będą ogródki różnego rodzaju, w których można wypić kawę czy schłodzone napoje, zjeść jakieś przekąski, a przy okazji poznać historię naszego miasteczka.